Wystarczyło wejść w link, żeby stracić swoje oszczędności. Oszuści podszywają się pod polską grupę energetyczną. Wysyłają SMS-y z informacją o niezapłaconym rachunku. Są też w nich linki, które pozwalają wyłudzić dane. W ten sposób dwóch mężczyzn zatrzymanych zostało właśnie przez policję. W niecałe 2 tygodnie wyłudziło około 52 tysięcy złotych. Dwóch młodych ludzi, których zatrzymali na terenie Opola, oni przebywali w jednym z hoteli na obrzeżach tego miasta. No i ci mężczyźni wysyłali SMS-y. Jak ustaliliśmy, wysyłali co najmniej 1 milion takich SMS-ów. Podszywali się pod firmę sprzedającą energię. No i w tym SMS-ie otrzymywali ludzie taką informację o tym, że istnieje niedopłata na koncie. W rzeczywistości po kliknięciu w załączony link wyłudzali dane dostępowe do rachunków bankowych. Jednak nie tylko klienci PGE dostawali tego typu SMS-y. Klienci Taurona również zgłaszają takie próby wyłudzeń. Każdego miesiąca w Tauronie nasi konsultanci odbierają setki telefonów, w których klienci informują o tym, że otrzymali SMS-y wzywające ich do pilnego opłacenia rachunku. Przypominamy, że Tauron nie wysyła linków do płatności. Każdy klient Taurona swoje saldo może sprawdzić w aplikacji mobilnej. Przed tak zwanym phishingiem, czyli oszustwem, które polega na podszywaniu się pod znaną instytucję lub osobę, ostrzega też Ministerstwo Finansów. Tym razem chodzi o SMS-y z linkiem do wypełnienia ankiety. Informują, że jeśli wypełnimy ankietę, którą prowadzi Ministerstwo Finansów, otrzymamy 250 zł. Wystarczy, że klikniemy tylko na linka. Niestety w linku nie czeka na nas nagroda, tylko tak naprawdę strona udająca logowanie do banku. Jeśli klikniemy na ten link, to jest duża szansa, że stracimy naprawdę sporo pieniędzy. Podejrzani usłyszeli już zarzuty. Warto jednak pamiętać, że podobnie działających przestępców jest w Polsce znacznie więcej. Dlatego wszystkie podejrzane SMS-y i maile najlepiej od razu kasować.